Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka i książki. Dobry miks. Zapraszają Kinga Waliszewska i Maria Łączkowska. Muzyka i książki. Dobry miks. Myślę, że w tle słyszą Państwo wiatr i to bardzo dobrze. To jest wiosenny wiatr i zaraz dowiemy się, co on nam przywiał, bo na początek to przywiał nas w bardzo urokliwe miejsce. Postanowiłyśmy dla Państwa ponagrywać troszeczkę w plenerze. O, teraz to wieje tak, że nie wiem, jak to będzie słychać, ale jak Państwo słyszą, to dobrze, jak nie, to znaczy, że my to wycięłyśmy. Czyli Państwo nie usłyszą, że Państwo nie słyszą. A my dzisiaj chcemy Państwu o kinie, o wyprawach do kina i o lekturach. I dzisiaj specjalista od lektur to jest Kinga, która już się śmieje. Chociaż książki, które przeczytałaś, bardzo poważne. No poważne, ale z drugiej strony mądre i ciekawe. Dlatego, że ta, od której może zacznę, książka, która jest jednocześnie cegiełką, a dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na działalność Domu Chłopaków w Broniszewicach, prowadzonego przez siostry dominikanki. Także już Państwo wiecie, o czym mowa będzie w tej książce. Bronki, siostry od wykluczonych. Książkę napisała Elżbieta Wiater. Właściwie jest to książka rozmowa, długa rozmowa, ale przeciekawa. Ją się czyta jednym tchem, tą książkę. Bardzo niesamowita opowieść, po prostu wciągająca. Tak trzeba by to określić. No, cała historia odpowiednio jakoś uporządkowana. Historia sióstr dominikanek, historia bardziej chłopaków i tego domu chłopaków, który jeszcze jest w trakcie budowy, już właściwie w trakcie wyposażania, z tego co wiem, w tym momencie. No ale historia jest taka, że w każdym rozdziale praktycznie przewija się takie mniej więcej zdanie, że no i oczywiście na to nie miałyśmy pieniędzy. No i pieniądze jakoś trzeba było zorganizować, tudzież pieniądze jakoś się znalazły. To jest po prostu opowieść o tym, jak cud za cudem tam się wydarzał w międzyczasie, w tych ostatnich latach, od momentu, kiedy siostry, kiedy dom jeszcze prowadziły, znajdował się on w tym starym zabytkowym już pałacu i no, konserwator zabytków stwierdził jednoznacznie, że po prostu dłużej nie może się tam mieścić ze względów bezpieczeństwa i różnych przepisów, które po prostu muszą być ze względu na charakter tego domu i osób tam mieszkających, no muszą być przestrzegane. No i siostry stanęły przed dylematem, że właśnie tak im powiedziano, że no jedynym rozwiązaniem po prostu jest, żeby tych chłopaków porozdzielać po różnych domach opieki społecznej w Polsce. Takie proste rozwiązanie. No właśnie, a no dla sióstr było to kompletnie nie do pomyślenia, dlatego że owszem, nazywa się to oficjalnie Dom Opieki Społecznej, ale z takim typowym domem właśnie opieki społecznej nie ma za wiele wspólnego, dlatego że siostry podkreślają to na każdym kroku, że to jest po prostu dom rodzinny. One starają się stworzyć tym chłopakom dom. To są, dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, to są, one tak określają, chłopacy, ze względu na to, że no, ci mężczyźni w różnym wieku, od małych rzeczywiście chłopców w wieku jeszcze dziecięcym, do mężczyzn już wiekowo bardzo zaawansowanych, ale mentalnie rzeczywiście są to chłopcy. One to określają, że mniej więcej poziom rozwinięcia intelektualnego to jest wiek około 6 lat. I dlatego właśnie nazywają ich chłopacy wszystkich.
one im tam próbują i z powodzeniem, myślę, tworzą dom, czyli ci chłopcy mieszkają w takich grupach kilkuosobowych, czy kilkunastu, w tym momencie już nie pamiętam, i rzeczywiście identyfikują się z tą grupą jak ze swoją rodziną, bo to są chłopcy często zostawieni po prostu i siostry się nimi zaopiekowały w tym sensie, że albo rodzice się zrzekli, albo zostawili w szpitalu, albo gdzieś w domu dziecka, a to są często chłopcy właśnie albo czy chłopacy z niepełnosprawnością intelektualną, albo nawet poważną też taką głęboką, z głębokim upośledzeniem. Także część z nich rzeczywiście no tak totalnie jest uzależniona od pomocy drugiego człowieka, wręcz są po prostu leżący i wymagają takiej konkretnej rehabilitacji i odpowiedniego też sprzętu i fachowej pomocy. Zresztą no, wszyscy oczywiście tej fachowej pomocy wymagają, ale część z nich jest w tym stopniu mniejszym upośledzona, w takim znaczeniu, że oczywiście samodzielnie nie są w stanie funkcjonować, ale w dużym stopniu są samodzielni. Nie? Polecam tę książkę, bo no, warto ją przeczytać, aby dowiedzieć się wszystkiego, jak na co dzień wygląda taka praca właśnie z takimi chłopcami, z chłopakami, ale też całą tą historię, jak siostry, które są siostrami zakonnymi, czyli też nie mają własnego dochodu, zasadniczo często z miesiąca na miesiąc muszą jakoś to wiązać koniec końcem, żeby normalnie jakoś funkcjonować i one, i właśnie ci podopieczni. No a jakimś cudem ten wielki, nowoczesny dom dla chłopaków udało się wybudować i wyposażyć. I co siostry cały czas podkreślają, że one to wszystko robią dla chłopaków z myślą o tym, że im należy się wszystko to, co jest najlepsze, najlepszej jakości. Nie są to żadne ochłapy, że tak powiem, dosadnie, tylko one po prostu kupują im nowe rzeczy, dobre rzeczy, jakby nie wahają się również jakieś przyjemności im robić, bo właśnie chcą w ten sposób tworzyć dla nich zupełnie normalny, na ile to jest możliwe, dom rodzinny. Tak się składa, że kiedy nagrywamy tę naszą rozmowę, to jest kilkanaście dni po takim dniu, w którym w sposób szczególny myślimy o osobach z zespołem Downa, i kilka dni po takim dniu, który ma być naszym pochyleniem się nad osobami ze spektrum autyzmu. I kiedy opowiadałaś tutaj o tych chłopakach z Broniszewic, to mnie się przypomniał taki film i bardzo, bardzo gorąco go Państwu polecam. Można go znaleźć na stronie takiego stowarzyszenia szczecińskiego Iskierki. O, słyszą teraz Państwo pociąg. Właściwie mogłybyśmy zrobić zagadkę, gdzie my jesteśmy, ale to może innym razem. Albo pod koniec jeszcze nam to przyjdzie do głowy. Jak nam się przypomni, to zrobimy zagadkę. Jak nie, to nie. Otóż na stronie szczecińskiego Stowarzyszenia Iskierki są umieszczone takie filmiki o osobach z zespołem Downa. Jest tam jeden świetny, absolutnie świetny, rewelacyjnie też nagrany film o Robinie, 27-letnim chłopaku z zespołem Downa. Opowiadają o nim jego rodzice i oni właśnie mówią, że Robin jest i zawsze będzie 8-latkiem. I opowiadają o tym, jak wygląda życie z dorosłą osobą z zespołem Downa, bo my jesteśmy jakoś już przyzwyczajeni do tego, że są dzieci. Już wielu ludzi umie się uśmiechnąć do dziecka z zespołem Downa, to już przestaje być problem i chętnie też, no jakoś tam wspierane są różne kampanie. Natomiast zapominamy o tym, że to są osoby, które dożywają normalnie wieku dorosłego, które też już żyją coraz dłużej dzięki temu, że medycyna się rozwija i odkrywamy coraz więcej, znaczy nie my, tylko naukowcy, a my się o tym dowiadujemy, odkrywają coraz więcej możliwości pomocy takim osobom, w związku z czym ten wiek życia osób z zespołem Downa jest też coraz dłuższy. Ja ten film o Robinie gorąco polecam, bo on właśnie się mieści troszeczkę w tym, co ty mówisz, że to są mężczyźni dorośli, ale oni osiągnęli pewien swój etap rozwoju, na nim pozostają i są w tym tak samo kochani, jak ci chłopcy, którzy rzeczywiście mają 8 lat i warto też o tym pamiętać. To jeszcze na koniec tylko powiem, że jeżeli ktoś chciałby sobie jeszcze doczytać tak internetowo, warto zajrzeć na stronę domchłopaków.pl. No i tam też można oczywiście wesprzeć siostry, nie tylko siostry, właśnie nie siostry, ja źle mówię, nie siostry, tylko poprzez siostry Dom Chłopaków i tych właśnie chłopaków, czyli domowników domu w Broniszewicach. Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka.
książki. Muzyka i książki. Dobry miks. Zapraszają Kinga Waliszewska i Maria Łączkowska. Muzyka i książki. Dobry miks.